Po 10. próbie spotkania się z Robertem, w końcu spotykam się na konferencji. Robert Pasut, bardzo mi miło. Robert, tutaj pan Jacek Murański przebył moment przed tobą i rozpływał się w ogóle w zachwytach nad twoją duszą artystyczną, tak bym powiedział ogólnie. Ja pierdolę, co ja mam teraz zrobić, stary? Czy go bić, czy nie, tak? Nie no, bić. Ja myślę, że Jacek będzie chciał mnie zamordować, kurwa. Ociec tam. Bić? Bić! Było takie hasło on kiedyś. 02, to pomyśl, jaka to jest dumna. Będzie taka napierdalanka w oktagonie. I teraz taka kompilacja, jak stoimy 3 minuty przeciwko i nikt nie wyprowadza ciosu. Może tak być? I w końcu jeden cios i ktoś pada, tak? Grubo będzie, coś czuję. Nie, serio myślę, że będzie dobra walka. Słuchaj, ten performance w ogóle, strój i tak dalej, to jest... tak wymyśliłeś sobie, czy ktoś doradził, czy jak to? Doradził mi Cezary, zabstrahuję, ale no wymyśliłem. No nie każdy może być władcą piekieł, nie każdy może chodzić, zaczepiać. Każdy może być Robertem Pasutem, Sutonatorem. Zresztą jest to żałosne, jak jeden kopiuje drugiego, bo wychodzi to smutno. Więc ja sobie znalazłem swój styl, albo ci siedzi, albo ci nie siedzi. No tak, Arkowi Tańculi nie siedzi. A niektórym się podoba, ale i tak dostaje DM-y tak pół na pół, nie? Ty kurwo wziąłeś walkę z tymi kurwami. Przepraszam, cytuję. Do tego przejdziemy, ale tak zanim do tego dojdę, to tak widzę, że w tym świecie freakfightowym zacząłeś naprawdę dobrze sobie radzić. To znaczy nie idziesz jak walec przez ten świat freakfightowy. No spoko. Pamiętam cię zagubionego na pierwszej konferencji. Pamiętam cię. Dobre. Sylwek nam tu próbuje przeszkadzać, ale nie zwracajmy na to uwagi. Pamiętam cię takiego trochę zagubionego na pierwszej konferencji, tak niepewnego, a teraz, kurde, wjeżdżasz jak po swoje. Za dużo informacji, stres i natłok, a ja chcę się zawsze dobrze pokazać, bo co mi w życiu zostało, no, wiesz co chodzi. Ja to mam coś takiego, że tak mi jest szkoda ludzi, jak oglądają gówno, że jak ja dowiozę gówno, to ja sobie w oczy nie spojrzę w lustrze. Rozumiesz, o co chodzi? Może się kurwa komuś nie podobać, ale ja muszę czuć, że zrobiłem tyle, ile mogłem, żeby wyjść i coś pokazać. Poza tym, no, jakby kurwa, to wszystko a propos Jacka jest w chuj szczere. No i ja uważam, że Jacek nie do końca kurwa robi dobrą robotę. Na przykład uważam, że to nie Jacek promuje patriotyzm, tylko Jacek się promuje sam patriotyzmem. To są dwie kurwa zupełnie odmienne rzeczy. Myślę, że od tego. Ciekawa obserwacja. Myślę, że od tego, co Jacek robi, nie przybywa w kraju patriotów. Raczej ubywa. W sensie mogą młodzi się po prostu mieć awersję do tych idei. Jeżeli wychodzi, rzuca takie gołe, takie kurwa gołe, bez kontekstu, Bóg, honor, ojczyzna, chuj, nie wiadomo, o co chodzi, to te słowa tracą na znaczeniu, a to są mocne słowa. I chciałbym w toku face to cage'y po prostu z Jackiem to kurwa przegadać, no i mu wyjaśnić go w tej kwestii, bo nikt intelektualnie do tej pory nie był w stanie, no. Zabrał się za to nitro i popierdolił kurwa daty wyborów na dzień dobry, nie? To tak jakby no naprawdę jeszcze przed walką się potknął i sobie złamał kostkę, kurwa, no. No wiesz, co chodzi, że ale zaraz ci wyjebie i się potyka się i sam sobie łamie łokieć. No coś takiego to było. Ktoś nadepnie na grabie, tak? I nagle mówi, ojej. No jak boli, leciały. Jak boli. No i kurwa mamy to. Nie, no dobra, okej. Rozumiem, że tutaj jest jakieś pole, ale ten performance dzisiaj, te zdjęcia, to wszystko. Fajny kontekst, bo taki dla mnie na przykład bardzo znany, tak? Bardzo, bardzo... No co, no? No nie obalił kurwa Tańculi, ale obalił komunizm. No kurwa, wielki człowiek, no. Ale Jacek ma takie... Wielu już skakało przez płot i różnie to się kończyło. Jacek ma cechy takiego troszkę mitomana. No i to pasuje do niego moim zdaniem, taka przekręcona historia. Robert, ale umówmy się jedną rzecz. Jest duży odbiorca, tak? Mówimy o młodzieży, która może nie kojarzyć czasów, może nie kojarzyć kontekstu, ale ktoś jej tak dobitnie mówi, tak wyraziście jak pan Jacek, że ludzie niezależnie od poglądów zaczynają słuchać tego, tak? To tak jak było kiedyś z Gandhim, tak? On mówił, nagle ludzie zaczynali się wciągać w to. Kurwa, poczekajcie, dajmy tutaj stempel, bo został Jacek Murański porównany do Gandiego. Nie, ja mówię o... Chodź. Ja mówię o sposobie mówienia. Idę na murankę, bo zemdleję, kurwa. Dobra, no Gandim on nie będzie, no tak pacyfistycznego podejścia nie ma. Dobra. Trochę Gandhi, trochę Andrew Tate. Ty wiesz, co to jest Andrew Tate? Nie. No i dobrze, i boomerem być też fajny.
Okej, dobra, zróbmy tak, skupmy się teraz na, mówisz o wyjaśnianiu Jacka, a wyjaśnienie, jeśli chodzi o fizyczną stronę, czyli treningi, jak to wygląda, bo miałem wpaść ileś razy, no. A odwoływałeś, cały czas przekładałeś, bo wiedziałeś, że jest pojedynek z Murańskim pewnie, no, i dlatego... obsrałem się, wiesz jak to... Wywiadu, ja chciałem nagrać... Atencyjna kurwa się obsrała, no, tak, szalony reporter, kurwa, no, słuchaj... Zabolało cię dzisiaj to wszystko, co oni tam gdzieś i wcześniej powiedzieli wobec ciebie? Po prostu, to było takie, ktoś mnie porównuje do kury publicznie. Mocne. Pamiętam pierwszy raz, już po mnie jestem pierwszy raz, nie wiem czy słowa na P i tak dalej zrobią są... Zrobią na tobie wrażenie? Nie wiem czy jest gorsze słowo niż kurwa, tak naprawdę jak mogę na kościół. Ono jest wielokontekstowe słowo, znane już nawet dzięki Polakom na całym świecie, tak? No moc, ale w kontekście bycia prostytutką to było. A ty... I to jeszcze nawiązał do tej mojej pasji, czyli do przebierania się, udawania i tak dalej, gdzie po pierwsze sam się przebrał ostatnio na konferencji za pielęgniarza, więc hipokryzja, a dwa, stary, no ja to lubię, a on mi mówi, ja to kocham, 10 lat się przebieram, kabarety, możecie mówić co, nie? No ale mówisz mi, to przebierz się za kurwę. To... Jak ja podszedłem mu, pogratulowałem walki, to żaden kurwa kolega. Ale wiesz, rozmawiałem tutaj z panem Jackiem Murańskim i też powiedziałem, że być może jest tak, że oni mieli jakiś plan na kolejne jakieś starcia być może z Murańskim i być może tutaj ty wciąłeś się między wódkę a zakąskę, jak to się mówi, czy nie bardzo? Jakie były w ogóle okoliczności wzięcia walki z Murańskim? Kto był pomysłodawcą tego? Mateusz. Tak? No. Poważnie? Co? Albo federacja, no nie wiem, no, ale chyba, no, jakoś tak, rozmawiali i... Ale wiesz, to był też naturalny taki pojedynek, bo... Kurwa, no wypadł Daniel, tak? A świat freak fightów jest taki, że tam jest w chuj dobrych zadymiaczy, jest w chuj dobrych sportowców, stary. Wchodzą typy, co 10 lat się biją i oni wchodzą, mają... To gdzie tam miejsce dla takiego pasutka? Ja znam swoje miejsce w szeregu. Albo się wepchnę teraz, albo kurwa, sayonara, i będą podchodzić. Ty pasut, ty walczyłeś 11 lat temu, pamiętam. Kalafiora masz, kurwa, za jedną walkę masz kalafiora? Ty głupi śmiecił. No a ja będę tak, nie, to tamtego tam, bo pan tańcula mi zabronił walczyć, dlatego przełożyłem to, no kurwa. I uciekło. No, pan Tańcula, prezes Polskiego Związku Freak Fighterów, kurwa, będzie mi wydawał rozporządzenia, co ja mogę, a co nie. No, panie prezesie, proszę następnym razem na maila albo listownie mi po prostu powiedzieć, co mam robić, za ile, kurwa, i z kim. Mocne słowa, mocne argumenty. Dzisiaj ten panel męczący dla ciebie, czy po prostu gdzieś już w tej chwili rozluźniony, eksplodowałeś, powiedziałeś, co miałeś powiedzieć i też usłyszałeś, co miałeś usłyszeć? Znaczy jeszcze ze mnie ciśnienie nie zeszło. Słabo, że znowu się Sylwek z Jackiem zaczynali kurwa szarpać, bo jest to kurwę nudne dla mnie. Mi się to żygać chce, jak o tym słyszę. Ten ciągle mówi o tych pozwach, nikt nikogo nie pozwie. Chuj to kogo w ogóle te pozwy obchodzą. To jest takie, kogo to obchodzi, kto kogo wiesz co chodzi, to jest takie, tak. Takie kurde, takie malutkie, nie? No i to, ale poza tym nie zmęczyłem się, no siedziałem koło bandura uśmiany. Dubiel obok, coś tam, no, ale to widzowie oceniają, to mogła być kasztaniarska konferencja, ja się dowiem dopiero za parę godzin, jak to obejrzę. Abstrakcyjna rozmowa, abstrakcyjne pomysły, abstrakcyjny i abstrahuję od Roberta Pasuta tutaj. Robert, wszystkiego dobrego, życzę powodzenia, mam nadzieję, że walka się odbędzie, dacie dobry show. Powyjaśniacie, co jest do wyjaśnienia. To będzie walka sportowa. Bo tak jak Szpilka i Denis, jesteśmy z Jackiem wybitnymi sportowcami. Ja wygrałem z Japczanem, Jacek wygrał z reumatyzmem i siwieniem. I 5, 6, któregoś listopada, no, zapraszam. Jeszcze raz, dzięki.